Poranny stan dróg zarówno w mieście, jak i powiecie suwalskim pozostawiał bardzo wiele do życzenia. Nawierzchnia pokryta była warstewką lodu, który okazał się pułapką między innymi dla 18-latka z gminy Jeleniewo kierującego Audi. W Jasionowie około 7:45 podczas manewru wyprzedzania prowadzone przez nastolatka Audi wpadło w poślizg i zderzyło się z ciężarówką, po czym uderzyło w osobowe Volvo jadące tak jak on w kierunku Suwałk. Dwie 17-letnie dziewczyny, pasażerki Audi, trafiły do suwalskiego szpitala. W tym samym czasie i miejscu doszło do kolejnego zdarzenia. Kierujący dostawczym Mercedesem nie zachował należytej ostrożności i nie dostosował prędkości do trudnych warunków panujących na jezdni. W efekcie uderzył w BMW. Na skutek obu zdarzeń przez kilka godzin droga krajowa na odcinku Suwałki-Jasionowo była zamknięta. Cała piątka kierowców była trzeźwa, poinformowała nas Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej policji. Niestety kierowcy nie wzięli pod uwagę zdradliwego, tak zwanego czarnego lodu. Na terenie Suwałk, również w wielu miejscach na nawierzchniach było bardzo ślisko.